Hejosu, witam wszystkich serdecznie, z tej strony Helena, a to jest Zagrajmy w The Sims 4. Jak zwykle sprawdzam, czy mi się nagrywa. Nagrywa się wszystko ładnie, pięknie, więc wracamy do gry. Ty, moja droga, weź tego nie śpi, co ty tu masz? Siku ci się chce? No dobrze. Okej. Kiedy ty idziesz do pracy? Za 9 godzin. No dobrze, no dobrze. W sumie pasowałoby, żebyś już wstał, wiesz o tym? Podejdź tu. Sprawdź, jak to włącza. Na siebie, okej. Obejrzyj. Możesz sprzedać, ale to mnie nie interesuje. Czy możesz zrobić jakąś rzeźbę nową, fajną? Nie. Dla też nie. Jak będziesz stara, to się będziesz bawić w rzeźbienie i tak dalej, i tak dalej. O ile ci dziecko nie będzie zajmować. Ale to... o tym porozmawiamy sobie później. Oj nie, bateria mi pada! A to spoko, jeszcze starczy na 4 godziny. Czy nawet więcej. Co chcesz? Kupić obiekt warty 1000. Weź idź, nie wiem, spuknij się w łeb. Co by tobie? A, w sumie, jak nie masz co robić, to graj. Spróbujemy, żeby zdobyła przynajmniej ten 9 poziom. Ej, ty idziesz do pracy, trzy ludzie. Czy jest spoko? Ty za 6 godzin. No dobrze. Weź prysznic. O kurwa, 1000 coś tam, nienawidzę cię, listonoszu. Ty się dziwisz, że za to był psy ganiają, ty kurwy jeden. Usiądź. Zapłać rachunki. Aj, to tak bardzo boli. Trzeba wam kupić lepszy prysznic. Pracuj ciężko. Bardzo chcę, żebyś zdobyła ten awans. Bardzo skupiona. Świetnie. To znaczy niekoniecznie, bo... Okej, zaraz będzie... No dobrze, zjedź się na jajecznica. Ty za najlepszych umiejętności kucharskich nie masz. Ale to lepsze niż nic. Okej. Dobrze, dobrze. Nawalasz, nawalasz. Ej, masz drugi poziom w gotowaniu. Świetnie. Ta żona wróci, to przygotuje jakiś posiłek. Żebyś miał jeszcze na później, żebyś nie musiał jeść jakiegoś średnio przygotowanego posiłku. W sumie to graj na skrzypkach. Idziesz do pracy za około godziny. Świetnie. Bardzo pewny siebie. Wspaniale! Idź do pracy. Zainspirowany powinieneś być, ale dobra. Do 18. No dzisiaj już nie zdążysz zdobyć, ale jutro zdążysz zdobyć. Akurat wróci z pracy, postaracie się o dziecko w kosmosie. Świetnie. Zmień strój na codzienny. Zabawa. O której on wraca, ten twój chłop? O 21. No to dobrze. No to podaj obiad. Nie ty, twój chłopie, to znaczy chłopie jej, tylko ty. Kurczak krótko smażony. Krewetki! Albo co? Albo tak. Bo tak sobie postanowiłam. Akurat sobie zjesz porcję. Pięknie. Proszę, wspaniały posiłek, krewetki, wykwintnie.
Aha. Wyczyść. Świetnie, Dominiku, podejdź tu. Kobieto, podejdź tu. Starajcie się o dziecko. Jej! Myślę, że tak dla pewności ze 3 razy. Trzeba poprawić jej relacje z nim. Mhm. Zdecydowanie. Ich przyjaźń trzeba poprawić. Dla pewności. Gdzie jest twój chłop? Znaczy ty. Okej. No idź, najpierw siku. Przecież ci... A, wykąpać siedzisz, tak? No dobrze, to się kąp. A, żeś się wykąpał? No dobra. Zobaczymy, czy się udało. Za 5 godzin idziesz do pracy. No spak. W sumie to podaj śniadanie. Fritata ze szpinakiem. Podaj śniadanie. Fritata ze szpinakiem. Cześć, prysznic. Co ty tak kupujesz co chwilę? Czy to ona? Możliwe. Oglądaj swoją żonę. I tyłek. Weź porcję. No widzicie? Pooglądał tyłek żony i od razu. Jakie piękne widoki mamy w tym domu. Wspaniale urządziłaś dom, kobieto. To się nazywa udane małżeństwo. Dobrze, ty idziesz do pracy. No. Ej, jest w ciąży! Leć, pracuj ciężko. Liczę na ciebie. Znaczy... No, dokładnie. Jak skończysz spisać utwór, to poćwicz sobie chwilę, żeby zrobić ten wymagany twój. Dopiero zaczęty. A no tak. Pracujesz ciężko? Ja na to liczę. Parapapam, parapapam, parapaparapapam. I żart. Trzymam za ciebie kciuki, Abigail. Prawdopodobnie tego nie zrobisz, bo nie masz misji w kosmosie ukończonej. Kawałeczek! Oż ty w chuj! Co masz? Zabawa. Badaj kosmos. Mam nadzieję, że to ci poprawi humor. Ej! Powiedziałam! Porwanie. Abigail niewiele pamięta, ale wydaje jej się, że została porwana. Teraz stoi na małej, sterylnej arenie. Na odkrytych trybunach siedzi zbiorowisko odrażających istot. Powoli z podłogi wysuwają się piedestał. Zawiera 2 obiekty, kulę oraz pojemnik z 2 otworami. Innymi z jednym okrągłym i drugim trójkątnym. W pomieszczeniu narasta pomieszczenie. Ułóż kulę do okrągłego otworu. Ciekawa arena. Brawo! Okrągła kula gładko wsunęła się do okrągłego otworu, a w pomieszczeniu rozlega się żywołowe brawa. Abigail... Instynktownie kłania się z gracją, a łamigłówka chowa się w podłodze. Zaraz zastępuje ją nowa. Na tym następnym znoszą się
leży kapelusz. Tak, to bardzo ładny kapelusz, chyba Melonik. Co powinna zrobić? Załóż kapelusz. Dobra robota, eureka, kapelusz trzeba założyć na głowę. No brawo, kurde. Wśród widowni rozległa się jeszcze więcej wiwatów, gdy Abigail za maszystym gestem rzuca kapelusz w kierunku trybu i łapie go jakiś uszczęśliwiony fan. Ej! Pozbawiony kapelusza piedestał zapada się i znika w ziemi, po czym zaraz wynurza się ponownie. Na piedestale kolejnego testu stoi krzesło, zwykłe metalowe krzesło. Usiądź obok krzesła, usiądź na krześle. Abigail jest zawodowcem, jeśli chodzi o sadzanie swojego zadka na wygodnych siedziskach. No oczywiście. Siada bez żadnego wahania, tłum szaleje, ale oni nie wiwatują, oni się śmieją. Zestaw pieniędzy, krzesło Abigail chowa się w podłodze tak jak pozostałe. Abigail zostaje połknięta przez maszynę, bezceremonialnie wyrzucona do swojej rakiety i wystrzelona w stronę domu. Co za złośliwy podstęp. Ożwy cholery jedne. Ukończone, świetnie, jestem z ciebie dumna. Otwórz. Zmień strój na codzienny, ale patrzcie jakie sprytne. Co ty chcesz? Weź prysznic. Weź prysznic. Co ci nie pasuje? Gdzie tu masz dzieci? Ty jesteś dalej w pracy, tak? Zdążysz jeszcze? Wątpię. A, nie zdążył. Szkoda. Uhu! Jeja! No niestety, będziesz niezadowolona w najbliższym czasie. Idziesz jutro do pracy, tak? No. Czytaj coś. A ty... Proszę bardzo. Naprawdę lubię Carmen. Ej! Ćwicz. Ty masz teraz 2 dni wolnego. Co ci się chce? Śpi. Okej, śmieje się przez sen. To mnie przeraża. Przerażasz mnie, kobieto. Otwórz. Weź porcję. Co ci nie pasuje? Czy to nie świeże? Przecież nie śmierdzi. Nie rozumiem, o co ci chodzi. Tak! Ciąża 1 trymestr. Pokaż mi to. Chcę to przeczytać. Staram się o dziecko. Niecierpłe dzieci czują się dość niekomfortowo na myśl o tym, że są w ciąży. Ciąża. 2 trymestr. 2 trymestr za 18 godzin. Dobrze. Czy ty dalej chodzisz do pracy, czy ty masz wolne? Praca za 4 godziny. No dobrze, no dobrze. Porcję. Jak będziesz na macierzyńskim, poślemy ją na macierzyński w 2 semestrze ciąży. Przepraszam cię bardzo. W trymestrze, nie semestrze. Kurwa, 2 semestr ciąży. No ciekawe, ciekawe. Sprzątaj. Widać ci brzuszek? Widać ci brzuszek. Ty może ty weź urlop w pracy?
Może nie będziesz tego naprawiać, kiedy jesteś w ciąży. Świetnie. Rzuć śmieci. Się tak zastanawiam, czy wrzucać ją z domu do pracy, czy nie. Okej. No dobrze. Nie wiem. Nie mam pojęcia, co robię. W Simsach 4 po raz pierwszy mam Sima w ciąży, więc nie mam pojęcia, co robię i czego mam oczekiwać, więc nie wiem. Bądźcie proszę wyrozumiali. Idziesz do pracy. Świetnie. W sumie to sobie... Czego chcesz? Wypierdalaj. W sumie to sobie spokojnie pracuj. Okej. Ty idziesz za 2 dni? Chyba masz wszystko ukończone, no? Tak, masz. W takim razie poćwicz. Nie możesz wyglądać gorzej niż twoja żona przecież, nie? Chociaż i tak wyglądasz. Więc co? Zmień wygląd. Poprzebieramy go trochę. To będzie chyba wszystko, co zrobisz w tym odcinku. Przebranie go. Co ładne? Włosów ci nie zmienimy, włosy masz spoko. Codzienne. W sumie to twoje ubranie codzienne mi się podoba. To jest ubranie oficjalne dla ciebie. Zdejmij kurwa tę czapkę. Okej. Ubranie sportowe. Nie? Tak. Dokładnie tak. Chcę widzieć twoje postępy. Piżama. Jaką ty masz piżamę? Okej, piżama mi pasuje. Co to kurwa jest? Chłopie. O, to jest fajne. Ale te spodnie... O, już wcześniej mówiłam o tych spodniach. Spodnie. No właśnie. I te laczki też ci kurwa muszę zmienić. Zdecydowanie wygrały życie. O, bardzo ładnie. Do pływania. Idź w chuj z kapciami, idź w chuj z koszulką. O, pięknie. Bokserki mi się podobają. Dobrze. Niech tak zostanie. Dobrze. Jak mówiłam, to jest ostatnia rzecz, jaką zrobiliśmy w tym odcinku. Zobaczmy, czy Abigail... Właśnie, tak chcę oglądać swoje postępy. Tak ją stresuje ta sytuacja z dzieckiem. O, tak mi się to nie podoba. Trening do granic możliwości. Wysportowywuj się. Dobrze, ale to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Ja wam bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. W kolejnym odcinku to my sobie wybudujemy pokój dla dziecka. I po prostu będziemy czekać na dziecko. A na razie to wszystko. Ja wam bardzo serdecznie dziękuję za uwagę i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Na razie.